Było świetnie, bardzo świetne. Mam jeszcze cały czas. Jak ma na imię ten instruktor? Darek. A jak to wygląda ten Darek? Ma dobre oczy, a jest wysoki. Mm-hmm. Jest wysoki chłopak. Bo... I co on ci mówił? Ręce tak, a nogi tak. Ręce jak co? Jak samolot? Jeździłam fajnie, lubię go, kocham. Kogo? Darka. I co on ci mówił podczas lekcji? Że tak ręce, a tak nogi. Mhm. I był cierpliwym nauczycielem? Tak, był. A opowiedz mi, jak trzeba się ubrać na narty? Co potrzeba wziąć na taką lekcję z panem Darkiem? Kurtkę. I co dalej? Spodnie. Narty. Buty. Mhm. A na głowę? Kask i czapkę. A na łapki? Rękawiczki. Mhm. A na pierwszej lekcji pamiętasz, co pan Darek ci założył? Tak. Co? Już nie pamiętam. Takie szelki, co? Szelki. I co robił z tymi szelkami? Tak cię ciągnął? No. I o czym rozmawialiście? O takim ładnym, o takich innych pomysłach. Nie mogę się doczekać, żeby jak będą ferie, to nie mogę się doczekać, żeby pojechać, żebym mogła jeszcze jeździć. Dziękuję panie Darku, że nauczył mnie tak ślicznie jeździć. Mówiłam to 3 razy i 2 miesiące. Mówiła to Szczelinka. Która ma 3 lata i 2 miesiące.